Po tygodniach strachu i niepewności rodzina państwa Jakuszew może odetchnąć i poczuć się znowu jak u siebie. 10 lipca wprowadzili się do dwupokojowego mieszkania przy ulicy Zamenhofa. Na konferencji prasowej było o czym rozmawiać. Spokojnie. Nam tutaj spokojnie. I główne te, co dzieci poczuwają się tutaj bardzo fajnie. Oni chcą tutaj zostać na długo. Do niedawna nie wiedzieli, co ich czeka. Obawiali się, czy dzieci poradzą sobie w nowej sytuacji, bez dziadków i przyjaciół, poza ojczyzną. Teraz, kiedy już wiedzą, że Aleksowi i Sasie podoba się w Świdnicy, mogą odetchnąć. Dzisiaj córka rano mówiła mnie, mama, a można my tu zostaniemy się na zawsze. O tym, że w Świdnicy są mile widziani, zapewnia również prezydent Świdnicy, która dodaje, tu jest wasz dom, nie musicie już nigdzie jeździć, polubieni zostaliście w Świdnicy od razu. Mieszkanie, choć nieduże i skromne, wszystkim przypadło do gustu. Aleksowi i Sasie szczególnie spodobało się wyposażenie i zabawki. Pokój, tam komputer, łóżko, piękny dom, tu są zabawki. Państwo Jakuszew to ludzie młodzi i dobrze wykształceni. Olga jest inżynierem, natomiast Artiom ekonomistą. Zależy im, by szybko stanąć na własnych nogach i już rozglądają się za pracą. My jeszcze nie baczyli tak one oferty po pracy. I ja myślę, że to będzie nie jedna, a kilka ofert, żeby my mogli zobaczyć, co nam lepiej tu robić. Olga i Artiom są bardzo wdzięczni wszystkim za ciepłe przyjęcie. Przed nimi jednak wiele wyzwań. Jednym z nich jest nauka języka. Chcielibym, żeby lepiej znać język i lepiej mówić i pisać. Świdnica to jedno z pierwszych miast, które zaproponowało ukraińskim uchodźcom swą pomoc. Decyzję o zaproszeniu jednej z rodzin do naszego miasta radni podjęli już w lutym. Dobre uczynki, realizacja to jest sens i cel życia. Szczególnie jak dotyczy to bliskich ludzi, w jakiś sposób związanych z Polską, bo przecież rodzice, dziadowie tych młodych ludzi, szczególnie pani, która tutaj u nas zamieszkała z rodziną, byli Polakami. Polaków rozproszonych po Europie, po Azji jest jednak do dzisiaj jeszcze bardzo dużo i teraz szczególnie w tym trudnym okresie dla Ukrainy, ale i dla Polaków mieszkających na Ukrainie. Akurat tą rodzinę wybrano, bardzo się cieszę, bo to jest moim zdaniem rodzina bardzo wartościowa, wykształcona. Myślę, że oni się szybko zaklimatyzują w Świdnicy, a i Świdnica będzie miała pożytek z takich obywateli. Pani prezydent podkreśla, że trzeba sobie pomagać w tych ciężkich czasach, zwłaszcza, że mowa o rodzinie z polskimi korzeniami. Ja cały czas podkreślam, że to rodzina polska z polskimi korzeniami. Dziadkowie pani Jakuszew zostali deportowani z Polski wiele lat temu. To, że mieszkali na Ukrainie, nie było ich wyborem, nie było ich dobrą wolą. Dzisiaj mają szansę wrócić do kraju swoich dziadków. Chcą wrócić do kraju swoich dziadków i chcemy im to ułatwić. To po pierwsze. Po drugie, nam może trudno to sobie wyobrazić, ale wczoraj jeszcze oglądałam kolejny reportaż z Donbasu i poczułam tę grozę wojny. Poczułam, jak może przeżywać strach, lęk człowiek, nad którego głową spadają pociski, którego dom rozpada się na jego oczach. Trochę mi przykro, że nie wszyscy potrafią to zrozumieć. Dla nas wojna jest już abstrakcją, jest tylko zapisem na kartach historii i oby tak było. A ich dotknęło to bezpośrednio, stąd myślę, że było rzeczą oczywistą, że taki drobny gest, bo to jest drobny gest, możemy wykonać. Ostatnie kilka miesięcy upłynęło pod znakiem przygotowań odpowiedniego lokum i zbierania funduszy na jego wyposażenie. W sprawę szczególnie zaangażowała się Fundacja Symbioza, która pozyskała na ten cel 26,5 tysiąca złotych. O urządzenie tego mieszkania poprosiliśmy wiele instytucji i osób i chyba tutaj jest właśnie wyraz naszej solidarności, jak wiele osób odpowiedziało. Z pełną listą darczyńców można zapoznać się na naszej stronie internetowej tvts.pl.